Cześć, witam i serdecznie pozdrawiam czytelników i widzów kanału AMG Blog. Ja jestem Dawid. Staram się Wam trochę opowiedzieć o tuningu, o tym, jak ja ten tuning widzę, jak ja ten tuning postrzegam. Kto wie, może znajdziecie w tym materiale coś ciekawego, może nie. W każdym razie zachęcam Was do oglądania. Słowo tuning oznacza strojenie. Słowo tuning oznacza dopasowanie auta, dostrojenie go do naszych wymagań, dostrojenie go do tego, aby funkcjonowało lepiej. Jest to zresztą taki dość historyczny już termin, bo w dzisiejszych czasach już nie jest tak, że regulując gaźnik możemy z jednego silnika wycisnąć troszkę więcej niż z drugiego, nawet jeżeli w teorii zeszły staśmy zaraz jeden po drugim. Obecnie przeważnie zamiast strojenia trzeba się już bawić w jakieś dość konkretne, dość mocne modyfikacje. Naturalnie, że jest. Polacy nie gęsi, Polacy mają swój język. Polskim odpowiednikiem słowa tuning jest takie stare, zapomniane, oldschoolowe słowo jak rasowanie, prawda? Nasi dziadkowie, oni rasowali swoje silniki, oni rasowali swoje auta po to, aby były one szybsze, po to, aby lepiej jeździły. My obecnie nie tuningujemy. No dobrze, pozostaje jeszcze jedna kwestia. Co w takim razie z tą całą resztą? No bo skoro wiemy, że tuning to jest, prawda, poprawianie osiągów, co z całą resztą? Co z tymi autami, które mają duże koła? Co z tymi autami, które mają brokatowy lakier? Co z tymi autami, gdzie ktoś zamontował ekspres do kawy w podłokietniku? Albo koło od roweru na lusterku, które tam kręci się do rytmu grającej muzyki. W języku angielskim funkcjonuje takie słówko jak customizing, czyli chyba jedynym polskim odpowiednikiem byłaby kustomizacja, to jest takie mocne spolszczenie tego angielskiego słowa, ale oznacza ono dopasowanie czegoś do naszych indywidualnych oczekiwań, upodobań lub potrzeb. Jeżeli coś jest custom made, to jest zrobione w tym jednym konkretnym celu. Jeżeli, prawda, zamawiam sobie układ wydechowy custom made, to on jest zbudowany do mojego silnika. Jeżeli ja zamawiam sobie ortopedyczny fotel do mojego samochodu custom made, to jest fotel, który jest indywidualnie dopasowany dla mnie. Czy jest to tuning? Nie, nie do końca. Bo tuning to tak naprawdę osiągi, osiągi, tylko osiągi. Cześć! Tu Anna Małgorzata Grzesik, AMG Blog. Właśnie ruszamy z nowym cyklem programu z serii Nasz Człowiek O. W tej pierwszej części o tuningu opowiadał Wam Dawid Majewski. To jest jeden z takich najstarszych moich czytelników. Aktualnie Dawid żyje i pracuje w Niemczech. Na co dzień jeździ Honda Civic, tą nowszej generacji. Natomiast raz na jakiś czas ze swojego garażu wyprowadza też taki swój osobisty projekt, który jest jakby sprawdzeniem jego możliwości, jego wiedzy o tuningu. Fiata Coupe 20V Turbo. Dawid zechciał się podzielić z nami wszystkimi swoim doświadczeniem w tuningu. W pierwszym odcinku opowiedział właśnie tak ogólnie o tym, czym jest tuning, tak, czym tuning nie jest. No i tuning, jak powiedział Dawid, to osiągi, osiągi i tylko osiągi. Co Wy sądzicie o spojrzeniu Dawida na tuning? Zgadzacie się z nim, czy raczej macie odmienne opinie? Napiszcie w komentarzach poniżej. W następnej części Dawid powie o różnych metodach modyfikacji samochodów, a także o dopasowaniu charakteru modyfikacji stricte do konkretnego samochodu. No bo włożenie V6 na przykład do lekkiej Honda Civic, czy na przykład do Mitsubishi Colta może być nie do końca najlepszym pomysłem. Dlaczego? To już w przyszłym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, AMG Blog.